Pierwszego Telewizji Polskiej wszystkie trzy festiwalowe dni, ale również możemy przeczytać o festiwalu w Superekspresie i usłyszeć w Polskim Radiu. To są partnerzy medialni tego, co będzie się działo tutaj na festiwalowej scenie. A teraz o tym zresztą od Małgosi uzyskałem te informacje. Podobno najlepsze naleśniki można zjeść tutaj w Opolu i między innymi te doznania kulinarne są wspomagane również przez fundusze europejskie. A kwiaty też, ale to o tym później. Dzięki pomocy płynącej z Unii w Opolu rozkwita także biznes. W samym centrum miasta, w miejskim parku, kultowe miejsce. Francuska naleśnikarnia. Takie domowe, zwyczajne ciasto, jaką mamy. Mleko, jajka, mąka, cukier, cól, nic więcej. Każdy wie, że opolskie dziołchy to wytrawne kucharki. O podniebienia gości dbają i nadzienie sowicie dodają. Na kulinarną ucztę zaglądają tu nie tylko mieszkańcy Opola. Ser i wisienki. Remont zabytkowego domku, w którym od 25 lat mieści się smażalnia, łatwy nie był. To środki unijne pozwoliły odnowić i odrestaurować pierwotną drewnianą elewację i przywrócić niewielkiemu góralskiemu domkowi dawną świetność. Poszerzyliśmy salę konsumpcyjną. Ponadto oszklona zostanie pergola, gdzie będzie można też siedzieć w tak jak w oranżerii w zimie. Przy okazji udało nam się w tym domku odkryć stare witraże jeszcze sprzed 100 lat. Legenda głosi, że kiedyś była tu strażnica, z której za przejście przez pobliski most pobierano opłatę w wysokości 1 grosza. Od tamtej pory most zwie się groszowym i choć myta od dawna już nie ma, warto zostawić kilka groszy, aby skosztować smaku historii. Ser, truskawki, czekolada, proszę. Rękę po unijną pomoc wyciągnęły także władze Opolskiej Politechniki. Postanowiły zadbać o dydaktyczne zaplecze uczelni. I tak powstało Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej. To miejsce zajęć praktycznych, poważnych konsyliów, analiz i badań. Wyśmienity. Świeże owoce. Dobre. Smaczne. Laboratorium to profesjonalne wyposażenie gastronomiczne. Piec do pizzy, wędzarnia, piec parowy oraz mniejszy sprzęt i narzędzia kuchenne. Wszystko z górnej półki. Bo jak na każde laboratorium przystało, wszystko musi być przygotowane zgodnie z recepturą, miarą i wagą. Dokładnie proszę wymieszać, dokładnie. W ramach tego laboratorium będziemy prowadzili takie przedmioty jak analiza i ocena jakości żywności, technologie gastronomiczne, dietetyka, podstawy żywienia człowieka, różne zajęcia laboratoryjne, które w przyszłości pozwolą nam wykształcić kadrę inżynieryjną. Drżyjcie w posadach, restauracje i bary. Trzymajcie się na baczność, szefowie kuchni. Znawcy zdrowego żywienia nadciągają. A po obiedzie nadeszła pora na coś słodkiego. Najlepiej ciastko. Jakie? Oczywiście, że festiwalowe. Jubileuszowe. Na deskach Opolskiego Amfiteatru zamieszanie, choć to godzina jeszcze przed 7 rano, niemal takie jak w chwili wieczornego, jednego z wieczornych koncertów festiwalowych. Sporo się dzieje, państwo są z nami, to jest kawa czy herbata, na w centralnym miejscu, proszę zobaczyć, mamy główny punkt informacyjny o funduszach europejskich w Opolu, właśnie teraz, w tej chwili tutaj na deskach Amfiteatru Opolskiego. Pan Marcin Koty jest ze mną, który opowie nam, jakie informacje można uzyskać w takim punkcie. Powtarzamy to niemal co tydzień państwu, to pytanie i odpowiedź, która pojawi się za moment, ale to jest ważne, bo te punkty są dla państwa. W naszych punktach przede wszystkim informujemy o możliwościach wsparcia z funduszy europejskich. Mówimy też o tym, jakie warunki należy spełnić, aby takie fundusze pozyskać. Informujemy także osoby, które do nas przychodzą, o tym, jakie dokumenty należy złożyć, gdzie i kiedy. Jeśli ktoś przychodzi z pewnym gotowym pomysłem, z ideą, państwo mogą mu podpowiedzieć, czy to ma szansę zyskania dotacji europejskich w lewo, w prawo?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś do nas przychodzi z konkretnym pomysłem, zawsze staramy się dopasować tą możliwość dofinansowania do tego jego pomysłu. Jeżeli jest tylko taka możliwość, to wtedy udzielamy kompleksowej informacji właśnie na temat wsparcia z Unii Europejskiej. Mhm. Proszę powiedzieć, mamy jakieś szczególne fundusze, które cieszą się największą popularnością, z których najwięcej środków uzyskują mieszkańcy ziemi opolskiej? Znaczy tutaj głównym programem, z którego korzystają mieszkańcy województwa, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego. Tutaj ponad 1000 umów już jest realizowanych na terenie naszego województwa, a są to tutaj bardzo różne podmioty korzystają z tego programu. Są to przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego. Także tutaj bardzo szerokie spektrum jest, jeżeli chodzi o ten program, a także różne inne programy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy twoje kompetencje. Zapraszamy Państwa do takiego punktu informacyjnego o funduszach europejskich właśnie w Opolu, gdzie my dzisiaj jesteśmy z programem Kawa czy Herbata. Gdzie będziemy 27 czerwca? To jest pytanie. Pytanie kierowane do Państwa, do naszych widzów. Które z miejsc, gdzie Państwo mieszkają, zmieniło się na tyle właśnie dzięki funduszom europejskim, że jest warto, będzie warto je odwiedzić 27 czerwca? Czekamy na Państwa informacje. A teraz wiadomości, a my wrócimy później do Opolu.